Zdrowie na budowie, panowie, cześć. Kłaniam się bardzo serdecznie, kłaniam się, bardzo mi miło. Witajcie, jesteśmy w pierwszej farmie Kopernika w Starym Dzikowie, tu gdzie niedawno pokazywałem wam projekt z pozwoleniem na budowę i to się dzieje, pierwsza farma Kopernika i pierwsza farma sfinansowana przez tokenariuszy. Jest ze mną Michał, prezes firmy, której zleciliśmy budowę tej farmy. Cześć Michał. Cześć Rafim. Michał, powiedz nam w kilku punktach, co się tutaj teraz dzieje, jakie są etapy i dokąd zmierzamy. Rozpoczęliśmy montaż słupów konstrukcji. Po zamontowaniu tych słupów zamontujemy ogrodzenie, wykonamy okablowanie, zakopiemy kable, zamontujemy konstrukcję do końca. W kolejnym etapie położymy moduły, podłączymy je do falowników, posadowimy stacje i podłączymy instalacje do sieci. Jedziemy z tematem. Moi drodzy, jeżeli chodzi o słupy, można powiedzieć, że jesteśmy pionierami w Polsce, ponieważ zastosowaliśmy słupy strunobetonowe. Dobrze mówię? Tak. Słupy są wykonane ze strunobetonu. Pokaż tutaj, Joasiu, teraz pan podnosi. Z betonu wysokiej wytrzymałości. To jest sprężone z plotami. I teraz tak, ten beton jest bardziej wytrzymały, jest też trochę tańszy w produkcji ze względu na rosnące ceny stali, które budzą niepewność, ale co najważniejsze, te słupy betonowe są bardziej wytrzymałe, ale są też bardziej ekologiczne, jeżeli chodzi o ilość śladu węglowego wygenerowanego podczas jego powstawania. A co to za pojazd? No to jest kafar hydrauliczny, tym kafarem wbijamy słupy do projektowanej, na projektowaną głębokość, do projektowanej rzeki. Można zatem powiedzieć, że budowa farmy zaczyna się od kafarowania, czyli wbijania tych słupów. Potem od tych słupów będą wychodzić konstrukcje stalowe, które będą trzymać panele. Panele GA Solar, panele 450 Wp, czyli jeden panel to jest de facto 450, można powiedzieć, tokenów. Dobrze mówię? Tak jest. Teraz tak, mamy słupy, mamy konstrukcje stalowe i będziemy mieli panele. Potem ogrodzenie, monitoring. Łączymy kablami. Okablowanie i słup, który prowadzi do słupa średniego napięcia, gdzie będziemy do PGE w tym rejonie, bo jesteśmy w Podkarpackim, dostarczać energię do miksu energetycznego. Do polskiego miksu energetycznego, który wy będziecie mogli odkupić, bo będziecie mieli apkę, która wam mówi, ile wygenerowaliście energii i ile wpuściliśmy zielonej energii do miksu energetycznego. To się dzieje naprawdę. Tak. To będzie dobra inwestycja. Jedziemy z tematem.